Ja też chcę balon. Ale ja mam transparencik. Ja jak jest tak, tak. Ale to wzdłuż linki, żeby linka była aż odpowiednio trzymana, żeby nic nie wychodziło poza linkę, z tyłu też w miarę.
jakimś autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa. Więcej małych brzdąców. Chcemy rodzin, matek, ojców. Chcemy więcej małych brzdąców. Prosimy muzykę. I chyba słowa będą kolejne. Tak, drodzy bracia i siostry, słuchajmy się w to, co papież do nas mówi, polskich rodzin. Sakrament, który was łączy z sobą, jednoczy was Chrystus. Jednoczy was Chrystus. Tajemnica to wielka, jak pisze święty Paweł. To Bóg obdarzył was swoją miłością. On do was przychodzi, jest obecny wśród nas, mieszka w waszych duszach, mieszka w waszych rodzinach, w waszych domach. O co dobrze wiedział święty Józef. Nie wahał się zawierzyć Bogu siebie i swoją rodzinę. Wiecie, co go zawierzyli? Sprawił na końca misję. Katolickie Gimnazjum o świętego Pankracego. A zatem idziemy na piknik rodzinny, na nasze spotkanie. Już jesteśmy bardzo blisko. Dziękujemy też Policji, Straży Miejskiej za zabezpieczenie naszego przejścia i wszystkim, którzy włączają się w to bezpieczne przejście jako służby porządkowe. Kolejny dźwięk. Posiadać naszą własną nieodpłatną i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że pan człowiek jest powołany do rozwiązania. Idziemy po pracę. Kościół i dom parafialny, parafii. Niektórzy mówią, że to parafia u świętego Grzegorza. Czyli u księdza Grzegorza, na Morcinka, tak. I ksiądz Grzegorz nas powita. Widać, ksiądz Damian już przygotowany do kręcenia baty, teraz z wodą święconą będą nas witać. I wejdziemy, tam jest troszeczkę ławek, będzie można usiąść. I na początku zapraszam, żebyśmy jeszcze się wsłuchali w takie krótkie słowo, a potem podamy program naszego pikniku rodzinnego. Jeszcze raz dziękujemy też Policji za zabezpieczenie naszego przejścia. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tu się zatrzymamy, tak? Witam was tak jak na pielgrzymów przystało. Proszę bardzo, ksiądz Damian ze mną przejdzie. Nie wchodźcie jeszcze na plac. Na pewno wam było już trochę za ciepło, to musimy was teraz ochłodzić. Ksiądz Grzegorz wita nas wszystkich wodą święconą, ale najbardziej mokry to on będzie, bo przy zamachu kropidłem zawsze się troszeczkę wody samemu zbierze. Chcę, żebyśmy chwilę wyczekali, tak, i chcę nas wprowadzić naprawdę piękny ogród z figurą Matki Bożej. Są różne stoiska przygotowane już do gier, zabaw. Pozdrawiamy tych, co tam latają na górze też, tak, bezpiecznie.
jak pięknie białe balony, i czerwone, i zielone, w ten sposób nam towarzyszą. Ksiądz Grzegorz już dochodzi do szczytu kolumny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was w naszych skromnych niestety jeszcze progach, ale witamy Was szczerze i serdecznie. I chcielibyśmy najpierw wyrazić swoje zadowolenie, że taki marsz dla życia ma miejsce w naszym mieście, że mogliście przejść tą trasą, którą zwykle idziemy z procesją Bożego Ciała, z parafii, która, jak to nam mówią, jest naszą matką, a my jesteśmy tą duchową córą parafii świętych Erasma i Pankracego. I dzisiaj mam nadzieję, że to jest przedbieg przed naszym festynem parafialnym. Zobaczycie tutaj na tym namiocie, że ostatni był w 2011 roku. Troszkę trudności tutaj było związanych z organizacją. Wszystkie parafie, które dotychczas organizowały festyny, wiedzą, jakie to są trudności, ale są wśród nas parlamentarzyści, więc niech się troszkę zatroszczą, żeby to łatwiej wszystko szło i na pewno wtedy będziemy co roku znowu spotykać się na festynach parafialnych, które tyle wnosiły w życie naszego miasta, a teraz ono nam trochę posmutniało, dlatego że troszkę się mniej tego wszystkiego dzieje. Kochani, bardzo serdecznie Was witamy i chciałbym zaprosić na to wszystko, co udało nam się przygotować. I mamy nadzieję, że Wy z tego skorzystacie, a jakikolwiek grosz zostawicie, to wszystko jest przeznaczone na dalsze prace przy budowie naszego kościoła. Jeszcze raz Was bardzo serdecznie witamy i zapraszamy na, jak to pięknie ksiądz Mariusz określił, do ogrodów naszych parafialnych. Jeszcze tak przedtem nie mówiliśmy nigdy, ale to ładnie brzmi i może tak zostaniemy. Tak, będzie można sobie kupić kiełbaskę z grilla, ciastko pyszne i frytki.